This was very tough game for us, you know. In early game we lost Kravish, you know, under basket. This was a little bit hard, you know, little bit mess up our rotation. But we tried to fight, you know. They had very good game. They scored tough shots, you know. But I want to say again, nobody will take away us that we are here. We are not crying. We go home, we will fight. So we already qualify with best four teams and we play against very good team and nobody will take us and we have head up. I said to my players, you know, we are here for reason because we played good basketball. Maybe we don't have 20 players or whatever, but we will fight. We will go home and we will fight. We will not give up. We didn't play very well in the first half, but like coach said, you know, this is a good team we're playing. They did what they were supposed to do. We're moving on to the next game. We got to play hard at home. That's all we got to do. Przede wszystkim dziękuję publiczności. Największa frekwencja. Widać, że ludzie cieszą się z tego, że jak gramy, że wygrywamy, że robimy dobrą rzecz dla Torunia, jeżeli chodzi o toruńską koszykówkę. Ale to jest tylko dwa, a dwa to nie trzy, tak jak samo mówiłem zawsze, bo nie można jakby podsumowywać niczego w momencie, kiedy to jest, to trwa. Bardzo się cieszę. Przede wszystkim determinacja, zaangażowanie, poświęcenie. To jest to, co pokazaliśmy od pierwszego do ostatniego momentu. Mieliśmy moment zawahania, ale taka jest koszykówka. Niemniej jednak prowadziliśmy 38 minut, ponad tylko 30 sekund prowadził. Był taki mecz w naszej historii niedawno, że my krótko prowadziliśmy, ale my prowadziliśmy tylko na końcu, a tutaj jednak świetny mecz. Pełne zaangażowanie i to jest najważniejsze. Widać, że ci, którzy wczoraj mieli słabszy mecz rzutowy, Didi dzisiaj otworzył się. Była sytuacja, że wczoraj Obi, dzisiaj inni gracze. Także z tego się bardzo cieszę i jeszcze raz pozdrawiam publiczność i jedźcie za nami do Słupska i bawmy się tą koszykówką. Także cieszę się, ale powtarzam, że to jest dopiero dwa, a potrzebne jest trzy. A zespół ze Słupska pokazał już w serii ćwierćfinałowej z Anwilem, że potrafi wracać do gry. Dziękuję. Na początku chciałbym podziękować kibicom za dzisiejszy doping. Byli fantastyczni, z każdym meczem jest ich coraz więcej i chciałbym im za to podziękować. No jedziemy do Słupska wygrać mecz, tak? Ale wiemy, że energia tam się nie położy i nawet dzisiaj jak prowadziliśmy 38 minut tak dosyć znacznie, to i tak był moment, gdzie nas tam doszli bodajże chyba na 4 punkty. Super zaangażowanie, to cieszy. Widać, że jesteśmy głodni tej gry i gramy wszyscy razem. Zawsze kiedy gramy razem jako drużyna, to zawsze z tego korzystamy i wygrywamy. Przedwczoraj tylko po prostu rzutów nie trafiałem. Uważam, że obrona była ok. Także ja jestem takim zawodnikiem, tak zostałem wychowany. Ja mogę rzucić 0 punktów w każdym meczu, bylebyśmy wygrywali. I ja z tego powodu wcale nie byłem zły czy coś, po prostu wygraliśmy mecz. Obi pociągnął tamten mecz, Wiśnia, Kyle, a w tym meczu po prostu ja się otworzyłem, dobrze trafiałem i po prostu z tego korzystaliśmy. Nie przewiduję żadnego scenariusza, my po prostu się przygotujemy na ten mecz, żeby go wygrać. Przeanalizujemy wszystkie rzeczy i będziemy ze wszystkich sił starać się być gotowym do grania. Trudny teren, wiadomo, wiemy jaka jest sytuacja, niemniej jednak nie będziemy kalkulowali, czy z 2-0, czy mamy być gotowi na pierwszy mecz, czy na drugi mecz. Będziemy gotowi w każdym momencie. Czarni mają wąską rotację, wiadomo, grają w określony sposób. Nie było żadnych takich zaskoczeń. Te dwa zespoły znają się już, cały sezon się gra, wiele meczów się ogląda. Naprawdę trudno jest, można wymyślić jakąś zagrywkę, która przyniesie rzut, ale tutaj nie taktyka w defensywie. Znaczy oczywiście założenia taktyczne w defensywie są i czasami się popełnia błędy, to jest normalne. Niemniej jednak to, co w playoffach jest najważniejsze, to jest serce, walka. To nie taktyka, tylko walka. To jak jeden się spóźni, to może drugi musi pomóc, powiedz. Jak coś źle zrobię, to albo zagram tak agresywnie, że nie pozwolę wykorzystać jakiegoś elementu drużyny przeciwnej. Także zdecydowanie to są playoffy. Tyle lat w koszykówce i tych playoffów rozegrałem już setki, także meczów w playoffach. Także myślę, że playoffy się charakteryzują walką przede wszystkim.
Taktyka oczywiście jest ważna, to ja nie twierdzę, ale taktyka nie jest najważniejsza, najważniejsze jest zaangażowanie. Ta determinacja i to, że założyliśmy sobie pewne rzeczy przed meczem i staraliśmy się je egzekwować, ale my je egzekwowaliśmy z pełną energią, także Państwo widzieli, że ten zespół bardzo ciężko pracował przez cały czas.